którym przede wszystkim chcielibyśmy zaprezentować Państwu nasze wydawnictwo w postaci roczników głogowskich, ale także chcielibyśmy zapoznać Państwa z innymi wydawnictwami, które udało nam się wydać w 2013 roku. Bardzo proszę. Również Kościołom Głogowskim poświęcone były prace indywidualne książki bez finansowania wydania tej książki Władze Miasta. To chcę Państwu powiedzieć, że udało mi się i Panu Prezesowi nakłonić Władze Miasta Głogowa do wydania obecnego naszego wydania i po 134 bodajże latach możemy Państwu tę książkę udostępnić. Dziękuję przede wszystkim za zaproszenie. Dziękuję za to, że miałem możliwość z inicjatywy władz Towarzystwa Ziemi Głogowskiej podjąć się tej pracy. Pracy, która no, przynosi rzeczywiście wielką satysfakcję. Pracy, która nie jest może prostą, łatwą. Mamy do czynienia z językiem łacińskim, który jest daleki od łaciny klasycznej. Język, którym posługiwał się Caspar Borgeli. Będę używał tutaj tego nazwiska jako autora rocznika głogowskiego, ze względu na to, że badania pokazały, że on jest tym autorem, a przez długi, długi czas, pomimo pozytywnych wyników badań, ten fakt w ogóle nie był uwzględniany. Z tego powodu no, ja zdecydowałem się po naradzie z panem prezesem, znaczy sztabem, na wprowadzenie właśnie jego nazwiska jako autora tego tekstu. Człowiek wziął przed tą kancelarię, ona potem się okazała drukiem, 100 stron druku, to, że tak powiem, sporo. Potem w doktoracie kancelaria wszystkich książek głogowskich do 1331 roku. A potem jeszcze w części monografii miasta jeszcze kilka artykułów napisałem, potem moje drogi poszły w innym kierunku. To o mnie w skrócie nie tyle. Ale dlaczego profesor Mrozowicz się podjął? To nie wszyscy Państwo wiecie, a to trzeba pochwalić. Kiedy mi powiedział, czy ja będę nie cenzurował, to ja oczywiście się zgodziłem, bo problematyka była mi znana, zwłaszcza, że moja pani doktor Ciechmańska pisała też o księciu głogowskim doktora, bo ja nie byłem szalony. I dużo, że Państwu wszystkich tutaj rozdziałów po kolei wyliczał, ale można powiedzieć tak, co jest cennego dla, bo to jest rzecz do pewnego stopnia, powiedziałbym, popularna, co jest cennego dla przepraszam za słowo przeciętnego odbiorcy. To jest to, skąd się ten herb bierze, te jego elementy. Mamy w Głogowie herb pięciopolowy. Zaraz Państwo zobaczycie kilka innych herbów, które mieliśmy. Natomiast i tutaj ta geneza, to jak idzie, jak te motywy, prawda, idą poprzez pieczęcie głównie i wreszcie ten herb się konstytuuje, to jest pokazane. Ale oprócz tego mamy również te wspomniane funkcje, jakie on pełni i mamy także relatywnie sporo o ikonografii głogowskiego herbu, czy to ikonografii takiej typowej, w sensie na jak w publikacjach i tak dalej, powiedziałbym, czy też na obiektach, gdzie on się pojawia. Oczywiście jest pewien, może być pewien niedosyt, bo gdy się dalej rozglądamy, to zauważamy wiele innych obiektów. Natomiast innego typu niedosytem, dosyć smutnym jest to, że ta ikonografia na obiektach z dawnego Głogowa, który jak wiemy został zniszczony, no niestety zachowała się szczątkowo. Thank you.